Witajcie moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Jak widzicie, mam na sobie odrobinę makijażu, a konkretnie wytuszowane rzęsy, podkreślone brwi. No i na twarzy nałożyłam filtr, a na to puder, bo miałam wychodzić, ale niestety na zewnątrz się tak rozpadało, że stwierdziłam, że nie warto teraz wychodzić. Dlatego siadam nagrywać, a potem może uda mi się wychylić z domu. Trzymajmy kciuki, żeby się udało. Dzisiaj wykonam razem z wami makijaż na lato, taki dziewczęcy, błyszczący. Mam nadzieję, że wam się spodoba. A teraz zabieram się za demakijaż i wracam do was już z makijażem, który razem wykonamy. Makijaż zmyty, więc możemy już nakładać pierwszy produkt i oczywiście będzie to baza pod cienie. Ja dzisiaj użyję bazy z Anastazji Beverly Hills, na którą bardzo długo czekałam, bo czekałam na promocję na Sephorze i złapałam minus 20%, zresztą jeszcze jeden produkt w dzisiejszym filmiku będzie z moich łupów zakupowych. To jest baza, którą mi polecały moje koleżanki makijażystki. Mówiły mi, że jest nie do zdarcia i że bardzo mocno wyrównuje kolory skóry, także jestem bardzo, bardzo ciekawa. Tubka jest malutka, ale wcale nie jest tak mało produktu w opakowaniu, bo 7 ml to nie jest zła pojemność. Zobaczymy, jak będzie z wydajnością, no i z jakością tego produktu. Martwi mnie to, że trzeba zużyć w ciągu 6 miesięcy, co jest raczej niemożliwe. No i jest całkowicie wege, nie jest testowana na zwierzętach. Także jeżeli zwracacie mocno na to uwagę, to daję znać. I co? Moje pierwsze wrażenie? Chyba nałożę bazę pędzelkiem. Wow! Ona jest bardzo wodnista. I bardzo mocno kryjąca. Dużo mi się wylało. Muszę uważać, ale widzicie, to było pierwsze wrażenie, nie miałam pojęcia, że taką ma konsystencję. Oj, szybko zasycha. Jeżeli się na nią zdecydujecie, to pamiętajcie, że jest bardzo mocno wodnista i że trzeba ją nakładać w małej ilości. Najpierw na jedno oko, potem na drugie, nie tak jak ja zrobiłam dzisiaj, bo ona ekspresowo zastyga i potem rozpracowanie jej na powiece jest trudniejsze. Udało mi się, jest bardzo jaśniutka, mocno kryjąca. Wow, naprawdę mi się to podoba. Sprawdzę, czy dokręciłam, żebym się nie wylała. I co? Teraz chyba przypudruję powieki, tak jak to zwykle robię, ale jeszcze dotknę. Jest delikatnie lepiąca, ale nie tak jak glitter primer z NYXa, tylko tak czuć, że gdybyśmy coś położyli na bazę, to ona delikatnie właśnie tak łapie produkt, ale nie jest to nieprzyjemne klejenie się. Biorę puder z Benaya w kolorze Fair i ten sam pędzelek. Dziwi mnie trochę to, że baza z Anastazji absolutnie nie jest reklamowana, nie jest polecana w mediach społecznościowych, a z drugiej strony makijażystki, z którymi rozmawiałam, znają tą bazę i uważają, że ona jest świetna na śluby, na wielkie wyjścia, że jest bardzo mocno utrzymująca się na skórze, także ciekawa jestem, czy przy moich naprawdę tłustych powiekach ona się sprawdzi.
wygląda obiecująco. Teraz sięgam po paletę Naturalnie Różowa i z niej dzisiaj będę korzystać, jeżeli chodzi o cały makijaż. I pierwszy kolor, po który sięgam, to chyba mój ulubiony kolor z całej palety. To jest taki beżo-róż, piękny na załamanie powieki i on się zwie Naturalny i rzeczywiście on tak naturalnie pięknie wygląda na powiece. Zaznaczę nim załamanie powieki, to będzie mój różowy akcent w makijażu, a potem przejdziemy do błysku. Kolejny cień, po który sięgam, to błysk, nazywa się palecie lekko różowy i to jest nietypowy odcień taupe z delikatnym jakby beżem i różem. Przepiękny kolor, nałożę go palcem na całą ruchomą powiekę. Muszę wam powiedzieć, że ten kolor jest przepiękny i jeżeli robicie taki dzienny, szybki makijaż, to jak widzicie, można go szybciutko nałożyć palcem i uzyskujemy efekt wow. Wewnętrznym kąciku dokładam jeszcze trochę iskierek, czyli delikatna bawełna. To jest cień, który w opakowaniu wygląda na biały, delikatnie mieniący się, a na oku jest dość mocno różowy, drobineczkowy. Będę tutaj się trzymała samego wewnętrznego kącika, żeby dodać taki różowy akcent, ale żeby nie stłamsić tutaj tego delikatnego, pięknego błysku. W zasadzie mój kolor główny dzisiaj na powiekach to jest załamanie powieki, a tutaj stonowany kolor. I tak ma być. Myślę, czy dodać czarną kredkę w dzisiejszym makijażu. Być może będzie na linii wodnej, ale najpierw delikatna bawełna. Zdecydowałam, że jednak sięgnę po czarną kredkę i to jest kredka z Maybelline Tattoo Liner. Bardzo fajna żelowa kredka, ale nie będę jej używać bezpośrednio z kredki, tylko nałożę pędzelkiem i dosłownie tylko i wyłącznie w zewnętrznym kąciku przy samej linii rzęs, żeby troszeczkę wzmocnić to oko. Także bardzo delikatnie kredeczka będzie wtłoczona i rozstarta. Poza nagraniem wytuszowałam rzęsy i to jest maskara z Everlane Big Volume, ale nie wiem jak dalej się zwie, bo napisy się starły. W każdym razie oddzielny filmik o tej maskarze będzie lub był na moim kanale. Zajrzyjcie do opisu, jeżeli już był, to zostawię wam link, o ile będę pamiętać. Miejmy nadzieję, że moja pamięć będzie dobra. Teraz nałożymy podkład z Everlane Liquid Control i to jest podkład, który testuję od kilku dni. Jeszcze nie mam wyrobionej opinii, buduję sobie ją powoli i dzisiaj też nałożę ten podkład. Oczywiście trzeba go wstrząsnąć, bo jest bardzo płynny. Jest to podkład z pipetką, więc trzeba też uważać, aby się nie uwali. Zwłaszcza jeżeli masz się coś białego, zresztą każda bluzka czy sukienka, która dozna kontaktu z podkładem, no nie będzie zachwycona, a raczej właścicielka. Także uważamy przy nakładaniu. O. Bardzo płynny podkład. Kolejny produkt to oczywiście korektor z Everlane Liquid Camouflage. Nałożę go pod oczami i delikatnie na środkowej części twarzy, by rozjaśnić cały makijaż twarzy. Kolejny produkt, po który sięgam, to puder z Benefitu Dr. Feel Good. To jest puder matujący, ale nie tak
płasko matujący. Tu nie mamy 100% matu. To jest fajny taki satynowy mat. Są fani tego pudru, jak i przeciwnicy. Ja bardzo, bardzo się lubię z tym produktem. Już mi się kończy, ale dzisiaj właśnie użyję, bo jest bardzo ciepło i chcę, żeby puder mi delikatnie kontrolował to wydzielanie sebum. A puder ma właściwości właśnie matujące. Nie jest to taki całkowicie płaski mat, wręcz przeciwnie. To jest taki satynowy, fajny efekt. Wyrzucam trochę na wieczko. Nawet więcej niż trochę, bo trochę potrzebuję tego pudru. O! Dobra. Myślę, że tyle mi wystarczy. I najpierw tym pędzlem od podkładu nabieram dość dużo. I pod oczami. Klop, klop, klop. I teraz sięgam po duży pędzel. Teraz przejdziemy do palety konturownia, czyli podkreślimy policzki. Nadal testuję paletę i powiem wam, że coraz bardziej jestem nią zachwycona. O! Tak się prezentuje, w ogóle design tej palety jest przepiękny. Żałuję trochę, że to jest tak duża paleta. Delikatnie dokładam ciemnego brązu, czyli konturowanie. O, w zasadzie tylko tutaj przy uchu. Teraz sięgam po róż, który moim zdaniem w tej palecie jest hitem. To jest taki brzoskwiniowo-różowy róż. Jest piękny, a do tego jeszcze ma delikatną drobinkę i tak pięknie się mieni. Ja dzisiaj go użyję jako mój róż i rozświetlacz. Zobaczcie, on jest cudny. Makijaż twarzy mamy już gotowy, więc teraz przechodzimy do dolnej powieki i wracam do palety naturalnie różowej. Jakoś ciągle zapominam, jak ona się nazywa. Myślę, że to jest po prostu różowa, bo to jest naturalnie różowa. I sięgam po cień, który nałożyłam w załamaniu powieki. Delikatnie podkreślę dolną powiekę. Dosłownie chcę, żeby to był akcent, a w linię wodną wprowadzę trochę inny kolor, żeby było takie odcięcie makijażowe. I to jedna z was na Instagramie mi podpowiedziała, że to byłby fajny element makijażu. Najpierw podkreślę kolorem naturalny, a potem dołożymy delikatny przytup. Zamykam paletę, żeby się tutaj nic nie stało i sięgam po kredkę w kolorze kobaltowym i to jest najlepsza kobaltowa kredka na świecie, czyli Marc Jacobs. Naprawdę świetnie sunie po linii wodnej i utrzymuje się bardzo, bardzo długo. Do tego wszystkiego jest to kredka wykręcana, więc nie musimy pamiętać o temperowaniu. A to jest ogromny plus, także nakładam na linię wodną. Tak to się prezentuje. Zaraz jeszcze wezmę tylko pędzelek i delikatnie rozetrę tutaj granice kredki. Co prawda jest to pędzelek po czarnej kredce, ale wytrę o dłoń, żeby tej czerni było jak najmniej. Makijaż mamy już prawie gotowy, pora na podkreślenie ust i dzisiaj nałożę szminkę z Fenty Beauty Unbutton i słuchajcie, to jest szminka, którą sobie kupiłam, ponieważ mam taką samą, ale mocniejszą, a raczej bardzo mocną, fuksjową, moją ukochaną szminkę. Często ją widzicie na Instagramie i tutaj na YouTubie. Dużo o niej ostatnio mówiłam na Instastory, bo według mnie to jest najlepsza
czysta, matowa szminka na rynku. Ona pięknie utrzymuje się przez cały dzień, nie wysusza ust, nie robi efektu takich papierowych, ciężkich ust. No, dla mnie to jest petarda, naprawdę najlepsza matowa szminka, tylko muszę Wam powiedzieć, że to nie jest taka szminka jak te z Maybelline, że one jak nałożymy na usta, to już się nie zdzierają, możecie pić, śmiać się, całować i ona siedzi na ustach. No, Maybelline taka jest, ale przy tym ekstremalnie wysusza i po jednym takim dniu, tydzień leczymy usta. Przynajmniej w moim przypadku. A tutaj mamy szminkę, która pięknie utrzymuje się przez wiele, wiele godzin, ale równomiernie zjada i delikatnie zostawia ślady na szklance czy na ustach, wybranka, serca. No tak, ona trochę brudzi, ale to, jak pięknie wygląda po 8, nawet 10 godzinach, to jest po prostu niebywałe. Mam nadzieję, że ten beżowy kolor będzie tak samo piękny i tak samo długo będzie się utrzymywał na ustach. Zobaczcie, kolorek jaśniutki. Teraz wstrząśniemy, bo to jest bardzo mocno płynna konsystencja. I nakładamy. Ja teraz poczekam, aż zaschnie i wrócę do Was z podsumowaniem dzisiejszego makijażu. Tak się prezentuje dzisiejszy makijaż, nie wiem jak Wam, ale mi się bardzo podoba. Najbardziej obawiałam się koloru ust, bo jak zamawiałam szminkę, to nie wiedziałam, czy ona jest taka jaśniutka, czy idzie w stronę brązu, czego bardzo nie chciałam. Wiecie, Diana jednak ma dużo ciemniejszą skórę niż ja, więc coś, co na niej wygląda jasno, no na mnie mogłoby być dość ciemne, ale na szczęście to jest bardzo jasny, piękny kolor. Powiedziałabym, że to jest taki bardzo codzienny kolor, więc często będę teraz używać na co dzień, bo to jest szminka, która utrzymuje się bardzo długo i przy tym pięknie wygląda. Sprawdźcie sobie tą szminkę, naprawdę polecam Wam serdecznie, zwłaszcza jak są promocje na Sephorze. Jeżeli chodzi o resztę makijażu, no to nie mam tutaj nic do zarzucenia. Nawet dzisiaj mi się bardziej podoba to, jak wygląda podkład, niż w ostatnim makijażu, który robiłam, bo przypudrowałam właśnie takim pudrem matującym i myślę, że to jest strzał w dziesiątkę, bo podkład z Eveline Liquid Control, on jest sam w sobie trochę taki świetlisty. O, tego słowa mi brakowało. I jak go mocno nie przypudrujemy w przypadku skóry przetłuszczającej się, no to nie będzie najlepiej wyglądał. A teraz to jest taki piękny satynowy efekt, także dzisiaj mi się podkład bardzo podoba. Zobaczymy, jak będzie po jakimś czasie, jak wyjdę na zewnątrz, bo świeci piękne słońce, więc jest promyczek nadziei, że jednak wyjdę dziś. Tak to się prezentuje. Dajcie mi koniecznie znać, czy makijaż Wam się podoba, co byście zmienili i czy lubicie takie kolorowe, letnie makijaże. No i dajcie znać, co myślicie o tej kobaltowej linii wodnej. Jestem bardzo ciekawa. Ja się teraz z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Trzymajcie się. Buziaki. Muah!